No witam wszystkich, tu GamersDen i jak widzicie mamy Wiedźminka, mamy Wiesława i co? I zgodnie z sugestią, z komentarzy pod ostatniego odcinka próbuję zrobić sobie eliksir kot, żeby widzieć w ciemności i wchodzimy do krypty, zobaczyć co się tam dzieje. Czy uda nam się coś pokonać konkretnego? Jeszcze jedna tylko sprawa, czy ja mam wpis w bestiariuszu na pewno o wampirach, czy co to tam jest, trupojad. Chyba mam, ale dobra, na razie zrobimy sobie ten, no, eliksir. Potrzebujemy kota. I mamy kebirt i rebis. Limfa abominacji. A to jest taki zwykły kebirt. A możemy sobie na przykład wziąć kebirt Nigredo. Nie pamiętam co to dawało, ale może to będzie lepsze. A rebis? A rebis też mamy Nigredo na przykład. No i git. I tu mamy białą mewę jeszcze i mieszamy. Jebłód, coś pieprzyło, zgrzytło i się zrobiło. Przepraszam. Ale gdzie ja to mam teraz? A, tu mamy eliksir jaskółka. Czaszka Bargesta, woda. Nieznany eliksir, można golnąć i zobaczyć co się stanie. Zamieć oraz jaskółka, żywotność. I kot, jest. Eliksir Nigredo, pozwala widzieć w całkowitych ciemnościach. Dobra, no to teraz jeszcze pokażcie mi bohatera. Nie bohatera. Dziennik i pokażcie mi bestiariusz. Mamy Bargesty, Gule i Graveira też mamy. Wrażliwy na srebro i olej przeciw trupojadom. W walce z Graveirami najskuteczniejszy jest styl silny. No i git, dobra. No to odpocznijmy trochę. I teraz co? Jeszcze sobie może regenerację żywotności wrzucimy. Tak czy siak na pewno łykniemy kota. I ja bym jeszcze łyknął jaskółkę w sumie, bo czuję, że tam będzie grubo. Wchodzimy do krypty. Gule. Miejsce mocy. Wszystko w porzo. Sprawiliśmy rytuał. No i teraz tu są jakieś zwłoki świeże chyba. Tego chyba wcześniej nie widziałem. Jest gul. Dobra, no z tym kotem to można tu chodzić, nawet nie powiem. Nie jest tak źle. Idzie następny. O, i jeszcze jeden. O, udało się dwóch naraz czasnąć. To nawet spoko. A, i tu jest przejście, którego wcześniej nie zrobiłem. Dobra. Nie wiem, czy wcześniej, czy ja już tu byłem, czy ja tu nie byłem. Byłem w jaskini, a nie w krypcie chyba, nie? Jest następny. Dobra.
za tym? Chyba nie. Jakieś szczątki? Coś jakby. Okej. To już jakby ograbione, dobra. Brawo. I doszliśmy tu. Rozwalamy ścianę. I mamy nowy region. I jest Ozrel. A czy ja Ozrela miałem już w bestiariuszu? Chyba tak, bo jest głowa Algulat. Ozrel, czyli Algul. Mamy zadanie dla wielkiego łowczego. Zrobione. Jest dobrze i mamy jeszcze skrzynkę. Nawet więcej niż jedną. Czerwony meteoryt. Krzesiwo i takie tam różne pierdolety. Dobra. Jeszcze jeden kufer. Dobra, zabieramy wszystko. Tutaj coś mamy. Nowy region korytarz, no ale tutaj niestety jest troszkę za bardzo zagruzowane, jak na art zwykłe. Dobra. No to Albercik, wychodzimy stąd. To był tak zwany Ozrel. O, to z Gwinta mi się kojarzy. Dobra, tu jeszcze coś mamy. Lezą jakieś. Trochę doświadczenia się tu nałapie przynajmniej. Dobra, przenieś. Przenieś. Mamy jakieś nowe składniki. Coś tu gdzieś. Stamtąd przylazłem, nie? Tutaj coś? Nie. Nie bardzo. No to wychodzimy. Idziemy dalej. Tutaj coś mamy. Jest kufer. Co, nic tu na mnie nie wylezie? Dziwna sytuacja. O, srebrny pierścień i miał diamentowy. Wszystko zabieramy. Dobra. No i jesteśmy przy wyjściu. Tutaj byli. Tak, tu jest krąg wewnętrznego ognia i tutaj się nauczyliśmy znaku, tak? Dobra, wychodzimy stąd. No to dobra, to mamy zadanie dla łowczego. Przynajmniej tyle dobrze. Nawet łatwo poszło. Jakoś kojarzyłem tą walkę jakoś gorzej, a teraz nawet coś łatwo poszło. Dobra. Mapka i łowczy jest gdzie? Dom Abigail, tu jest zajazd, tu jest łowczy. A, czyli przez dom Abigail, dobra. No to tu do skrzyżowania, na skrzyżowaniu w lewo, przez dom Abigail i potem to już poleci. Co to za jeden? Przez tę cholerną plagę nie wpuścili naszego transportu do wyzi.
No trudno, trudno się mówi. Koronawirus panuje jakiś tutaj, widzę. Takie życie. Czy ja tu powinienem skręcić teraz? Tak. Gówniarze tu się pałętają, dobra. Tu jest łowczy. Witaj. Zabiłem potwora skrypty. Co to do diabła? Na gula nie wygląda. Oto twoje 200 orenów. Bywaj. No to dobra, to mamy załatwione. Dostaliśmy trochę kapusty. Czekajcie, bo coś tu mi za mocno to gra, opcje dźwięku. Głośność muzyki sobie troszkę zmniejszę. Okej. Dobra, no to co my tam mamy następnego na składzie? Tak czy siak trzeba iść do Wielebnego. Trzeba mu przekazać informacje o bestii i trzeba z nim porozmawiać w sprawie salamandry jeszcze. Tajemnica Berengara, no to... Kurde, z tym Berengarem to też coś tutaj chyba było jeszcze, nie? Tak mi się wydaje. Że to jeszcze nie w Wyzimie, tylko gdzieś tutaj ten Berengar był. Chociaż nie pamiętam. Zlecenie na Gule, no to Kalkstein już jest w Wyzimie, więc trzeba do niego iść. Jak już się dostaniemy tam. No i Wielebny teraz jest kluczowy. Chodźmy do Wielebnego. Nie ma się gdzie śpieszyć. Dobra, ale czy ja idę w dobrą stronę? No, może być. Sprzedawca mięsa. I kowal. Dobra, idziemy. Idziemy czym prędzej do Wielebnego pogadać. Nie mam dla ciebie żadnego zlecenia. Muszę odpocząć. Ach, jakie niezrównane poczucie humoru. Moja odpowiedź brzmi nie. Teraz... Dobrze. Dobra, jesteśmy, że tak powiem, już prawie, że w mieście. Ktoś cię nasłał na Oda? Wiedziałam, że zły bogacz musi... To mnie zadowala. Mów szybko. Jest Wielebny. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem. Dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Ach, wiedziałem, że to będzie... Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk.
Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, Wiedźminie. 200 orenów. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka Salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z Salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie. Tak? Nic. Niech wieczny ogień świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. Trzeba im narąbać w karczmie. Dobre. Da się zrobić. Aj, wiedźmińskie tajemnice. Muszę wejść do kryjówki Salamandry w jednym z opuszczonych domów. Pogon Salamandry do karczmy. Ludzie i potwory. Czas zająć się sprawą Salamandry. Wykonać pozostałe zadania. No dobra. To chodźmy. Nakopać Salamandrze. W miarę oczywiście możliwości. Dreptaj, dreptaj, czym prędzej. W zasadzie tu mamy jeden punkt, znaczy ten, jeden poziom awansowaliśmy niedawno, więc można by sobie rozdysponować pewnie jakieś punkty umiejętności. Przed kaczmą jest chyba ognisko, ale zobaczymy. Jakieś małpy się biorą. Dobre. Dobra, już niedaleko. Będzie chyba któraś z tych chałup. No ale powiedzmy, że na razie dokarczmy. Dokarczmy na razie. Kowal już będzie ze mną gadał, czy jeszcze dalej jest obrażony na mnie? A, już go nie ma. Salamandra już zrobiła co trzeba chyba. Wchodzimy do karczmy. Szani się przypierdzielają. Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula, tę Ilzę? Też niezła była, tylko strasznie się darła. Haha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A, to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Zabiję cię, tą rano! Pożałujesz! Pozamiatane. Geralt, przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda.
Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Szani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Który to ten? Klucz do kryjówki salamandry musimy jeszcze znaleźć. Szczątki. Trochę broni. Trochę szczątków. No nie no, jakieś kamieni to już nie będę zbierał może. Tu jeszcze coś leży. Zwłoki karczmarza. Jest i klucz. Mamy klucz do kryjówki salamandry. Musimy się tam udać. Okej, to udajemy się. A jak się stąd wychodzi? Bo się zgubiłem. No tędy. Dobra. Okej. Dobra. Ogon salamandry. Zdobyłem klucz do kryjówki. Muszę się tam udać. Elegancko. Wskaż zadanie na mapie. My jesteśmy tu w karczmie, tak? Dobra. Czy po drodze do jaskini to jest? Okej. No to wychodzimy z karczmy. Tędy. Tu jest wielki łowczy. Te dwa domki po lewej chyba, no nie? A, już tam ktoś stoi nawet. Pachołki. Gdzie masz haracz, kolego? Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz. Słyszałeś, Gret? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabieraj. W takim razie porozmawiamy inaczej. Daję radę. Wiedźminek. Poproszę złoto, złoto. Konie, sakiewki, wszystko, wszystko. Dobra, poszło fajnie. No i wchodzimy. Robimy wpad tutaj. No. Nawet poszło.
szczątki. Co masz fajnego? Brosza salamandry. Gęsi smalec. Udziec barani i oreny. Czemu nie? Jagody tudzież oreny. Czemu nie? I brak miejscowych pipunku. A, na ten. Na sztylety i inne takie. Wyzimski czempion, brosza salamandry. Takie tam. Klapa w podłodze tam jeszcze nas jest coś takiego. Natężenie znaków, jest kot i dominanta Nigredo, czyli mamy zwiększone obrażenia. A widzisz, wiedziałem, coś to dawało. Okej. Okay. Ktoś mi tam pisał to w komentarzach jeszcze, także sorry, że nie pamiętam, ale... Tak wyszło. Coś by się... No, przydałaby się jakaś jaskółka jeszcze chyba, albo coś, bo trochę mało jest healtha. Dawaj. Żebym się nie struli, tylko jeszcze. Wchodzimy tam. Te pakunki przypominają towar Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z salamandrą. A, czyli to tylko taki był myk. To co, teraz do Harena trzeba iść w odwiedziny? No bo tutaj nie wejdę już, tak? A nie, wchodzę, dobra. A, i do jaskini się wchodzi. Dobra. No to idziemy im nakopać. Herszt. Długo ci zeszło, wioskowy hyclu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Poczekaj! Nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz! Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie! Nie mamy ich! Tym gorzej dla was. Graj, muzyko. Na niego, kupo! Zdychaj! Dobre. Poszło. Ale fajnie, machasz mieczem. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skór. Dobrze, że nic ci nie jest. Podsłuchałem, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Do Wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy. No dobra, dobra. Ale najpierw to sobie pozbierajmy fanty. O! Puszczyk. Skąd on ma takie rzeczy? Księga puszczyka. Aha. Bo zapierdzielił z Kermorem.
Dobra, bierzemy wszystko, 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 wszystko. Szcząteczki. Są też szydnajce, ale kurde, nie mogę nic z nimi zrobić, bo sobie nie przeczytałem jeszcze o szydnajcach książki. Będę musiał poszukać innego wyjścia. Nie ma żadnej drabiny, po której mógłbym wejść z powrotem na górę. To nie o tą ścianę mi chodziło chyba. Dobra. To chodźmy standardowo za prawą ręką. A, tu jest ta jego ściana, dobra. Coś tu jeszcze można zrobić, czy nie bardzo? Chyba nic tu więcej nie ma takiego. No to chodźmy. Chodźmy do tego Alvina. Fru, pierdykło, poszło. Idziemy dalej. Jest Abigail chyba. Co ty tu robisz, Wiedźminie? Co się, ty, z włosami Wiedźmo? Robi niedobrego. Czary czy nie? A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. No dobra, no to poznajmy się. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. No, to się poznali bliżej. Dobre jest. No ale teraz już trzeba robić co trzeba, tak? Czyli stawić czoła tłumowi wieśniaków. Dawaj. Tłum wieśniaków to w tę stronę? Chyba tak. Spalić czy czać czarcią, kochanice! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne! Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Hmm.
Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić, chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, wielebny? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem Havekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie, podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. Mikul zgwałcił Ilzę, a ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią. W końcu przyzwała bestię. Taka jest prawda. Dobra, no wiadomo, że oni... Zamknij się, skurwysynu. To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze! Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, wiedźma plugawa, spalić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią. Będzie się działo. Chyba. Krąg ognia jest, wszystko się zgadza. Wylazła. Jarał, no super.
No i zabiło mnie fajowo, fajowo. Dobra, wczytamy się. Autozapis. Spalić! Niech! Bo ta... Dobra, musimy... Po co my go słucha? Przed... Nieźle. Teraz han... Wieź... Wieź... Mik... Mani... Zamknij się, skur... Poża... Idę po... Od samego zarania dzie... Dobra, gra zatrzymana, momencik. Proszę, zapisz grę. Oj, 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 oj. No dawaj. Oj, 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 idę w to samo. Dobra, chyba bestii dzisiaj nie zabijemy, bo już mamy ponad 40 minut odcinka. Bestię sobie zostawimy na następny odcinek, w takim razie na początek. A teraz sobie damy spokój. Także dzięki dzisiaj za oglądanie. Będziemy się zajmować bestią w następnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć.